Dzień dobry, witam Państwa, Kacper Kita i zapraszam na raport geopolityczny. A moim i Państwa znakomitym gościem jest pan dr Leszek Sykulski. Dzień dobry, panie doktorze, dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu, dziękuję za zaproszenie. Zanim przejdziemy do rozmowy, a oczywiście naszym tematem będzie sytuacja na Ukrainie, chciałem tylko krótko zachęcić Państwa do rozważenia wpłaty 1% podatku na Stowarzyszenie Marsz Niepodległości i ogólnie wsparcie aktywności mediów narodowych. Panie doktorze, za nami już ponad tydzień działań zbrojnych, inwazji Rosji na Ukrainę. Kiedy rozmawialiśmy ostatnio, dwa tygodnie temu, to jednak nie spodziewaliśmy się tego, tak jak zdecydowana większość komentatorów nie spodziewała się aż pełnoskalowej inwazji rosyjskiej. Jak pan tłumaczy to, że Władimir Putin zdecydował się na tak radykalny krok, też jako człowiek, który się bardzo wiele lat zajmuje rosyjską geopolityką, rosyjską myślą strategiczną? Myślę, że przede wszystkim warto podkreślić, że sami nie wiemy jeszcze, jaki jest ostateczny cel tej rosyjskiej inwazji, czy nowej odsłony tej inwazji, no bo wojna rosyjsko-ukraińska toczy się od roku 2014 i właściwie konia z rzędem temu, kto potrafił w 100% dokładnie przewidzieć to, co się wydarzyło bez dostępu do twardych danych wywiadowczych. Wiemy doskonale, że tutaj i wiedza historyczna, i wiedza ze źródeł otwartych absolutnie nie wystarczają, aby w sposób taki niezwykle szczegółowy przewidzieć skalę tej operacji. Zresztą ta operacja rosyjska wojskowa, tak nazywana przez Rosję, operacja wojskowa, wygląda tak, jakby ta północny teatr działań no był w cudzysłowie dopisany w ostatniej chwili, bo rzeczywiście są różnice i w jakości przygotowania, w jakości działań operacyjnych. Nie wiemy tak naprawdę, dlaczego Władimir Putin zdecydował się przekreślić sporą część swoich rządów w Rosji, sporą część swojej polityki. Przecież mógł kontynuować tę politykę, nazwijmy to metodę salami, i sukcesywnie dezintegrować państwo ukraińskie. Warto zadać pytanie, dlaczego Władimir Putin nie poczekał kilku miesięcy, chociaż kilku miesięcy, na certyfikację Nord Stream 2 i na uruchomienie tego gazociągu. No wtedy Zachód Europy, a zwłaszcza Niemcy, byłyby jeszcze bardziej zależne od rosyjskiego gazu. Zatem z perspektywy tego momentu historycznego, przełomu lutego i marca 2022 roku, bazując tylko na źródłach, na informacjach powszechnie dostępnych, nie jesteśmy w stanie na to odpowiedzieć. Dlaczego? I tak jak powiedziałem, mając ograniczone informacje i oceniając tylko i wyłącznie z tego punktu historycznego, możemy powiedzieć, że był to ruch na granicy nieracjonalności, na granicy szaleństwa. Natomiast no, moim zdaniem Władimir Putin nie jest szaleńcem, ani establishment rosyjski to nie są szaleńcy. Niewątpliwie dysponowali jakimiś źródłami jakimiś raportami wywiadowczymi, myślę, które pozwoliły im na podjęcie takiej, a nie innej po prostu decyzji. Jest to decyzja, która zmienia ład międzynarodowy. Nie wiemy, w którą stronę nastąpi ta zmiana. Faktem jest, że już teraz wiemy, że te żądania rosyjskie to te rosyjskie propozycje przedstawione w formie ultimatum z 17 grudnia ubiegłego roku, to nie był blef. To znaczy, że Rosja naprawdę chce w tym momencie historycznym zmienić ład europejski, ład bezpieczeństwa. Co więcej, te żądania rosyjskie jakby rosną i widzimy, że od kilku dni tu już nie chodzi tylko i wyłącznie o te trzy punkty z 17 grudnia, czyli moratorium na rozszerzenie NATO, niedyslokowanie broni ofensywnej wzdłuż granic Rosji, czy też wycofanie infrastruktury wojskowej z państw, które przystąpiły po 1997 roku do Sojuszu Północnoatlantyckiego, ale chodzi Rosji o wycofanie całej broni jądrowej Stanów Zjednoczonych z Europy. Myślę, że docelowo po prostu w interesie i Rosji, i Chin jest wyparcie wpływów amerykańskich z Europy, a na pewno wyparcie tej obecności wojskowej. W mojej ocenie Ukraina nie jest celem Władimira Putina, jest jedynie narzędziem. Wielką zagadką jest to, czy Władimir Putin chce okupować całą Ukrainę, czy też nie. Ja uważam,
tak jak uważałem 2 tygodnie temu, jak rozmawialiśmy, że celem takiej potencjalnej agresji nowej rosyjskiej no nie będzie okupacja całej Ukrainy, ponieważ siły i środki potrzebne do tego odbiłyby się niezwykle negatywnie na gospodarce rosyjskiej. Ponadto zgromadzony potencjał wojskowy przy granicy z Ukrainą moim zdaniem jest zbyt nieduży, aby w krótkim czasie doprowadzić do okupacji Ukrainy. Oczywiście wszystkie scenariusze są dzisiaj na stole, jeżeli Władimir Putin zdecydował się na realizację projektu imperialnego, bo to jest już realizacja projektu imperialnego, wchłonięcie jakiejś części Ukrainy, czy też kontrola, próba kontrolowania całej Ukrainy. Tego nie wiemy, jak to będzie wyglądało, ale jest to niewątpliwie projekt imperialny, łączący się z chęcią zmiany ładu globalnego. Nie wiemy, czy kwestia okupacji całej Ukrainy wchodzi w grę racjonalnie, podkreślam, racjonalnie, patrząc tylko i wyłącznie na podstawie doświadczenia historycznego i bazując na źródłach otwartych, nie bazując na danych wywiadowczych, no wydaje się, że byłoby to nieracjonalne, gdyby Władimir Putin chciał okupować całą Ukrainę. O wiele korzystniej z punktu widzenia takiego geostrategicznego byłoby stworzenie jakiegoś kadłubowego państwa kontrolowanego przez rząd marionetkowy, narzucenie po prostu rządu marionetkowemu Ukrainie, czy jakiejś części Ukrainy. Być może jakaś część Ukrainy będzie włączona w skład Federacji Rosyjskiej i być może powstanie jakaś forma państwowości na zachodniej Ukrainie, ale to są oczywiście jedne z wielu możliwych scenariuszy. Jasne. Tylko czy jeżeli tym celem ostatecznym, można powiedzieć strategicznym Władimira Putina, czy szerzej rosyjskich decydentów jest wyparcie wpływów amerykańskich z Europy, to czy w tej chwili te działania nie są przeciwskuteczne w momencie, w którym widzimy zwiększone zainteresowanie Stanów Zjednoczonych, amerykańskich elit Europą Wschodnią? Czy nie jest tak, że Putin być może wywalczy sobie rzeczywiście kontrolę nad Ukrainą? Widzimy, że już Białoruś jest praktycznie całkowicie podporządkowana Rosji, ale te państwa, które właśnie, tak jak Polska, które wstępowały do NATO po 1997 roku, no, będą tym bardziej integrowane ze strukturami zachodnimi. Czy pana zdaniem to nie jest prawdopodobne? Opierając się na źródłach powszechnie dostępnych, myślę, że Władimir Putin nie może zawrócić z tej drogi, którą rozpoczął 24 lutego 2022 roku. Gdyby chciał realizować projekt Rosji mocarstwowej, nie imperialnej, ale mocarstwowej, nie musiałby atakować w tak dużej skali. To jeszcze nie jest... Mówimy oczywiście o 9 dniu inwazji rosyjskiej, nazywanej przez Rosjan operacją specjalną, czy też wojskową operacją specjalną. Natomiast to nie jest jeszcze taka skala, która pozwoliłaby okupować całą Ukrainę. To jest naprawdę potężny obszar liczący ponad 650 tysięcy kilometrów kwadratowych i no, panowanie nad tym obszarem w sytuacji wojny partyzanckiej, działań nieregularnych, bo jeśli by doszło do takiej sytuacji, że Kijów zostałby zdobyty przez Rosjan, to niewątpliwie, czy też doszłoby do zamknięcia wojsk ukraińskich w jakichś kotłach, na przykład na wschodzie Ukrainy, no to niewątpliwie Ukraińcy przejdą do walki nieregularnej i to byłoby niezwykle niebezpieczne dla Federacji Rosyjskiej, ponieważ no, mógłby się potencjalnie przynajmniej powtórzyć scenariusz Afganistanu, czyli Rosjanie mogliby ugrzęznąć na długie, długie lata w takich długotrwałych walkach, które pochłaniałyby coraz to większe zasoby finansowe, prawda, gospodarcze, szeroko rozumiane, kadrowe i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym ja uważam, że jeżeli już Władimir Putin podjął taką decyzję o eskalacji napięcia z Zachodem i po prostu chęci siłowego wymuszenia na kolektywnym Zachodzie ustępstw, jeśli chodzi o nową architekturę bezpieczeństwa w Europie, to nie może się zatrzymać tylko i wyłącznie na kwestii reorganizacji przestrzeni postsowieckiej. Czyli w takim razie uważa pan, że po zakończeniu w jakiejś formie tego konfliktu, czy zamrożeniu w jakiejś formie tego konfliktu na Ukrainie, jest możliwe, czy jest prawdopodobne, może jak ocenia pan prawdopodobieństwo tego, że Rosjanie zaczną podejmować chociażby jakieś kolejne działania hybrydowe wobec państw bałtyckich albo Polski, jeżeli, no w sumie państwa bałtyckie to też jest obszar postsowiecki, no ale jednak ten jedyny obszar
ta jedyna część obszaru postsowieckiego zintegrowana już z Unią Europejską i NATO. Czy pana zdaniem, jeżeli Putin wypowiada wprost tak jednoznacznie ten ład międzynarodowy, tak jak był zorganizowany po upadku Związku Sowieckiego, to nie może się zatrzymać na Ukrainie, to czy należy się spodziewać tutaj dalszych kroków również wobec tych kolejnych państw? Jeżeli kolektywny Zachód, ale przede wszystkim Stany Zjednoczone, bo to jest realna siła, jedyna realna siła tak naprawdę, Unia Europejska jako podmiot gry międzynarodowej, podmiot gry geopolitycznej nie reprezentuje żadnej siły realnej, militarnej. Reprezentują taką siłę Francja, oczywiście Francja, jeżeli chodzi o państwa natowskie, to na pewno Francja, Wielka Brytania, ale wojna w Afganistanie już pokazała, że nawet te państwa nie są samodzielne w kwestiach logistycznych, w wielu kwestiach logistycznych. W związku z tym tak naprawdę chodzi o to, czy Stany Zjednoczone zgodzą się na ustępstwa wobec Rosji. Jeżeli się nie zgodzą, jeżeli kolektywny Zachód nie będzie chciał rozmawiać o kwestii nowego traktatu bezpieczeństwa w Europie, jeżeli nie będzie chciał rozmawiać na temat stabilności strategicznej w Eurazji, zgodnie z tym, co zostało przedstawione przez rosyjską dyplomację 17 grudnia, to uważam, że jest bardzo prawdopodobne, że Rosja będzie eskalowała napięcie w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. No a jeżeli będzie eskalowała, no to musimy sobie zdawać sprawę z tego, że potencjał gospodarczy, potencjał informacyjny, szeroko rozumiany potencjał, jeśli chodzi o soft power Zachodu, jest bardzo, bardzo przeważający nad Rosją. Potencjał demograficzny i tak dalej, i tak dalej. Jedyny parytet, jaki istnieje między tak zwanym kolektywnym Zachodem a Federacją Rosyjską, to jest parytet jądrowy. To jest parytet jądrowy. I jeżeli rzeczywiście nie dojdzie do przesilenia w rozmowach, w negocjacjach, w ustaleniu nowego ładu bezpieczeństwa w Europie, to nie można moim zdaniem wykluczyć użycia taktycznej broni jądrowej. Podkreślam, taktycznej broni jądrowej na obszarze Europy. Taktycznej broni jądrowej i myśli pan tutaj o Ukrainie, czy również o państwach takich jak Polska, państwach należących do NATO? Myślę, że wszystkie opcje są na stole. Myślę, że wszystkie opcje są na stole. Dzisiaj wszystkie opcje są na stole. Nie udało się porozumieć w sprawie Ukrainy między... Ja myślę, że tutaj oczywiście możemy także wskazywać na tę eskalację planów rosyjskich przez wzgląd na to, że nie doszło do porozumienia rosyjsko-amerykańskiego, jeśli chodzi o Ukrainę. Myślę, że to może być... Myślę, że historycy za kilka dekad być może będą w stanie odtworzyć przebieg tych wydarzeń i co spowodowało rozszerzenie skali operacji rosyjskiej. Dlaczego nie ograniczyła się ona tylko i wyłącznie do Donbasu, do południa Ukrainy, ale mamy także do czynienia z operacją na północy, z agresją, z inwazją rosyjską na północy. W związku z tym myślę, że tutaj kwestia tego, że nie wdrożono porozumień mińskich na zasadach Moskwy oczywiście, to trzeba to jasno podkreślić, no była tym czynnikiem, jednym z czynników zapalnych, ale moim zdaniem nie jedynym. Moim zdaniem nie jedynym. Także te wypowiedzi chociażby prezydenta Ukrainy w kontekście memorandum budapesztańskiego, w kontekście potencjalnych możliwości wejścia w posiadanie broni jądrowej przez Ukrainę, czy też ponownego wejścia w posiadanie, no to jest szereg czynników, które mogły na to wpłynąć. Natomiast odpowiadając na pytanie pana redaktora, czy rzeczywiście jest możliwe użycie taktycznej broni jądrowej wobec Ukrainy, czy wobec państw natowskich, to jeszcze raz podkreślam, wszystkie opcje moim zdaniem dzisiaj są na stole. Gdyby Rosja zadecydowała, że koszty ponoszone przez armię rosyjską są dzisiaj za duże, jeżeli chodzi o siły konwencjonalne i jeżeli prawdopodobieństwo wejścia w konflikt militarny z Sojuszem Północnoatlantyckim na obszarze Ukrainy jest znikome, to myślę, że potencjalnie jest to możliwe. To miałoby oczywiście potężny efekt psychologiczny, nie tylko na społeczeństwie ukraińskim, na siłach zbrojnych Ukrainy, ale także na społeczeństwie zachodnim. Pamiętajmy, jaka argumentacja jest rosyjska wejścia na Ukrainę. No to jest kwestia w cudzysłowie denazyfikacji Ukrainy i oczywiście też neutralizacji tego państwa. Także nie można wykluczyć potencjalnego użycia taktycznej broni jądrowej w tym państwie. Jeżeli chodzi o potencjalny konflikt z krajami natowskimi, no to myślę, że warto przyjrzeć się wypowiedziom analityków rosyjskich. Ja wiem, że ten runet, ta przestrzeń informacyjna rosyjska jest niezwykle hermetyczna ostatnimi dniami, w ciągu ostatnich 10 dni, ale z tego, co
docierają do nas te sygnały, to rosyjscy analitycy wymieniają kilka możliwych scenariuszy wejścia w konflikt, potencjalny konflikt z krajami Sojuszu Północnoatlantyckiego. O dwóch z nich można powiedzieć już dzisiaj. To jest na przykład sytuacja, w której doszłoby do jakiejś formy lądowej blokady obwodu kaliningradzkiego. Ja tylko przypomnę, że jeden z polityków opozycyjnych podczas demonstracji pod ambasadą Federacji Rosyjskiej wspominał coś o potrzebie blokady właśnie obwodu kaliningradzkiego, wprowadzenia lądowej takiej blokady. No to jeden z analityków rosyjskich właśnie odpowiedział na łamach prasy tamtejszej, że gdyby doszło do takiej sytuacji, to wówczas siły zbrojne państwa związkowego Rosji i Białorusi przerwałyby taką blokadę w sposób po prostu siłowy, militarny. No i mamy do czynienia oczywiście z naturalnym wejściem w konflikt między NATO a państwem związkowym. Drugi wariant, który był rozważany na łamach mediów rosyjskich w ciągu ostatnich dni, to sytuacja, w której wojska rosyjskie próbując zamknąć, czy odciąć Ukrainę od Morza zarówno Azowskiego, jak i od Morza Czarnego, zamykają część przestrzeni powietrznej, sporą część przestrzeni powietrznej nad Morzem Czarnym. No to oczywiście też mogłoby prowadzić do takiej naturalnej kolizji interesów i do wejścia w konflikt chociażby z siłami natowskimi w związku z przerzutami wojsk chociażby amerykańskich na terytorium Rumunii czy Bułgarii. To są te dwa scenariusze, ale moim zdaniem to nie są jedyne możliwe scenariusze. Gdyby rzeczywiście doszło do takiego konfliktu zbrojnego, no to myślę, że Rosjanie wzięliby realnie pod uwagę możliwość tak zwanego deeskalacyjnego uderzenia jądrowego, czyli zastosowania jednego, może kilku taktycznych ładunków jądrowych, no, gdzie tak naprawdę Zachód stanąłby przed dylematem. Czy kontynuować wojnę jądrową, która mogłaby doprowadzić bardzo szybko do strategicznych uderzeń jądrowych i właściwie końca historii, bo wtedy to mógłby nastąpić koniec historii, czy też po takich deeskalacyjnych uderzeniach jądrowych wszystkie strony usiadłyby do stołu rozmów i porozmawiały wtedy już z karabinem przy skroni, że tak to określę, nad nowym traktatem bezpieczeństwa w Eurazji. Czyli pana zdaniem Rosja nie zatrzyma się, dopóki nie usiądzie do takich rozmów z Zachodem? Mówiąc wprost. No, mówiąc wprost, to tak naprawdę nic nie wiemy bez twardych danych wywiadowczych. Jasne, natomiast jasne, oczywiście. Nie wiemy, co siedzi w głowie Władimira Putina. Nie wiemy. Nie wiemy, czy Władimir Putin nie jest chory, czy jakie czynniki psychologiczne tutaj zadecydowały. No co, jaki czynnik spowodował to, że Rosja, mając bardzo dużo poważnych kart w grze w Eurazji, zadecydowała się na dużą skalę operacji wojskowej. No przecież Joe Biden wyraźnie mówił, całkiem niedawno, tuż przed zresztą inwazją rosyjską, tą nową odsłoną inwazji rosyjskiej, że jeżeli nastąpi niewielkie wtargnięcie, użył tutaj tego określenia minor incursion, tak, czyli niewielkie wtargnięcie, no to i te sankcje będą oczywiście odpowiednie, proporcjonalne do agresji rosyjskiej. No ale jeżeli się zdecydował już Władimir Putin na to wielkie wtargnięcie, no to musiał się liczyć z całymi konsekwencjami. No nie, także myślę, że tutaj byłoby absolutnie nieracjonalne z punktu widzenia geostrategii, gdyby Rosja dzisiaj się zatrzymała. Rozumiem. Czy pana zdaniem nie jest pewnym błędem ze strony Rosji, albo może inaczej, z czego wynika to, jeżeli to nie jest błąd, to, że Rosjanie tak bardzo upierają się na rozmowy tylko i wyłącznie z Amerykanami, że ty, przedstawicieli tych państw Europy Zachodniej, które no jednak reprezentują sobą pewien potencjał, czyli mam na myśli przede wszystkim Niemcy i Francję, ich przedstawicieli, ich rządzących, którzy chętnie udawali się do Moskwy, potraktowano no, w raczej nieuprzejmy sposób. Wcześniej widzieliśmy nawet publikacje korespondencji dyplomatycznej Siergieja Ławrowa z ministrami spraw zagranicznych tych państw. Widzieliśmy to, że te rozmowy z prezydentem Macronem, z kanclerzem Scholzem nie przyniosły żadnych efektów. Czy to nie jest, czym tłumaczyć to, że Rosjanie tak naprawdę wpychają te państwa w ramiona Stanów Zjednoczonych, jeśli mogę tak powiedzieć, zamiast starać się z nimi wypracować jakieś porozumienie i odciągnąć je od Amerykanów, tylko się upierają na rozmowy z samymi Amerykanami? Kiedy rozmawialiśmy jeszcze dwa tygodnie temu, jeszcze przed tą nową odsłoną agresji rosyjskiej na Ukrainę,
to rzeczywiście rozmawialiśmy tak jakby te, opierając się oczywiście na źródłach powszechnie dostępnych, że ta strategia rosyjska dotychczasowa, którą prowadził przez ostatnich kilkanaście lat prezydent Putin, czy też w duecie Putin-Miedwiediew, jest taką właśnie metodą salami, uzależniania państw zachodnich od surowców energetycznych rosyjskich, no i oczywiście takimi działaniami hybrydowymi, rozszerzanie wpływów także w basenie Morza Czarnego. Natomiast moim zdaniem te raporty wywiadowcze, które Władimir Putin musiał otrzymywać w ciągu ostatnich 8 lat na swoje biurko, mówiąc tak już bardzo, bardzo obrazowo, musiały wskazywać na jakieś czynniki, które skłoniły go do podjęcia bardziej radykalnych działań. I myślę, że to może być kilka takich podstawowych czynników. Po pierwsze, bardzo głębokie uzależnienie Zachodu od rosyjskiego gazu. Przypomnę tylko, że w roku 2021 został oddany, nie oddany do użytku, ale został ukończona budowa, została gazociągu Nord Stream 2. Po drugie, został uruchomiony gazociąg Turk Stream, turecki potok. Ten projekt zresztą serbsko-węgierski i jakby ta dystrybucja rosyjskiego gazu w obu tych państwach również miała moim zdaniem bardzo istotne znaczenie. Kolejna kwestia to jest oczywiście to, że Europa Zachodnia bez wsparcia Stanów Zjednoczonych no, jest tak naprawdę dzisiaj bardzo słaba militarnie. No, pokazał to Afganistan. Myślę, że wycofanie się Amerykanów z Afganistanu miało tutaj niezwykle istotne znaczenie w planach Władimira Putina. Kolejna kwestia. Wielkie problemy wewnętrzne w Stanach Zjednoczonych. No nie po to Joe Biden wycofał żołnierzy amerykańskich po 20 latach z Afganistanu, aby teraz wiązać się, wchodzić w kolejną długotrwałą operację wojskową w Europie. Długotrwałą wojnę. No, myślę, że społeczeństwo amerykańskie jest już po prostu zmęczone wojną. Gospodarka amerykańska jest zmęczona wojną. Elity amerykańskie są zmęczone wojną i wchodzenie do wielkiego lądowego konfliktu na nizinie wschodnioeuropejskiej czy nizinie środkowoeuropejskiej to jest potężny wysiłek dzisiaj dla Stanów Zjednoczonych. Oczywiście teoretycznie Stany Zjednoczone są gotowe do takiej operacji, do takiej projekcji siły, no ale kosztem swojej obecności na Indo-Pacyfiku. A wiemy doskonale, że co najmniej od 10 lat, jeśli nie jeszcze wcześniej, ten pivot na Pacyfik, ten zwrot ku Azji jest absolutnie priorytetowy dla elit amerykańskich. I wiemy doskonale, że dzisiaj ten dylemat strategiczny w Stanach Zjednoczonych to jest dylemat, gdzie bardziej się zaangażować i czy w ogóle Stany Zjednoczone są w stanie prowadzić pełnoskalową operację wojskową na dwóch teatrach wojennych oddalonych od siebie o kilkanaście tysięcy kilometrów. Ta tyrania dystansu dzisiaj absolutnie kształtuje percepcję strategiczną Stanów Zjednoczonych. I patrząc realnie, zupełnie realnie, to angażując się, Stany Zjednoczone angażując się w sposób taki pełny, pełnoskalowy w Europie, moim zdaniem oddałyby inicjatywę strategiczną Chińskiej Republice Ludowej, a to Chińska Republika Ludowa jest dzisiaj głównym przeciwnikiem strategicznym Stanów Zjednoczonych, a nie Federacja Rosyjska. Więc to jest ten potężny dylemat strategiczny i ten dylemat strategiczny doskonale moim zdaniem rozumieją w Moskwie. I myślę, że jeszcze kolejny czynnik, który mógłbym w tym momencie jako ostatni wymienić, ale to oczywiście nie jest pełna paleta możliwych kwestii, które mogły wpłynąć na decyzję Władimira Putina, to jest kwestia perspektywy tak zwanego Zielonego Ładu i wprowadzenia go w Europie bardzo szybko. Perspektywa roku już 2030 jest bardzo niebezpieczna dla Rosjan, ponieważ no będzie ograniczała bardzo mocno zdolności strategiczne tego państwa, jeśli chodzi o oddziaływanie gospodarcze. Nie mówiąc już o jakimkolwiek oddziaływaniu, jeśli chodzi o soft power. Myślę, że generalnie, jeżeli patrzymy na rosyjskie soft power, to myślę, że to jest wielka porażka. Wielka porażka i myślę, że dzisiaj w takich instytucjach jak na przykład Rossatrudnictwo czy instytucje związane z tak zwanym ruskim mirem, no jest wielka debata na temat, dlaczego doszło do załamania rosyjskiego projektu rosyjskiego świata w takim właśnie, w tej miękkiej sferze. No bo jednak widzimy, że nawet w Charkowie Rosjanie mają potężne problemy. No właśnie, nawet w Charkowie Rosjanie mają potężne problemy. Czy pana zdaniem jest w ogóle możliwe to, żeby Rosjanie podporządkowali sobie militarnie chociaż tę wschodnią Ukrainę? Czy jest to w ogóle w tej chwili możliwe,
patrząc na to, jak bardzo Ukraińcy, nawet ci rosyjskojęzyczni obywatele Ukrainy, się bronią. Czy tutaj Rosjanie, jest pana zdaniem możliwe, żeby się zdecydowali na jakieś, nie wiem, kompromisowe rozwiązanie wobec tak dużych kosztów, które ponoszą? Jeżeli Władimir Putin pójdzie na kompromis, jeżeli ulegnie, jeżeli cofnie się, to będzie jego początek jego końca. Moim zdaniem Władimir Putin będzie chciał utopić Ukrainę we krwi, a przynajmniej tę wschodnią część, i narzucić, i całkowicie zrusyfikować. Całkowicie zrusyfikować metodami po prostu brutalnymi, takimi, jakie znamy z podręczników historii. No jeżeli ktoś kiedykolwiek sądził, że tego typu metody odeszły do lamusa, odeszły gdzieś tam w zapomnienie historii, że żyjemy w kraju, w cywilizacji właśnie, gdzie szanuje się prawa demokratyczne i nie zabija się kobiet, i dzieci, cywilów, No to się głęboko mylił. No, znaczy generalnie ja rozumiem, że dzisiaj wywołuje to w społeczeństwie polskim tak ogromne emocje. Rozumiem to, bo to jest kraj sąsiedni. Jest całkiem spora mniejszość ukraińska w Polsce. Znamy tych ludzi, w sensie tę narodowość, no bo spotykamy te osoby w przysłowiowej żabce, które pracują w przysłowiowym markecie, czy w lokalach gastronomicznych. To jest jasna sprawa, że to oddziaływuje na wyobraźnię, na psychikę w sposób o wiele bardziej dojmujący niż ofiary cywilne, które były w Iraku, Syrii, czy są cały czas w Jemenie. Przecież doskonale wiemy, no myślę, że pan redaktor doskonale wie, ale myślę, że także spora część naszych widzów raportu geopolitycznego zdaje sobie sprawę, że tysiące cywilów, tysiące kobiet, dzieci jest brutalnie mordowanych każdego dnia w wojnie w Jemenie, w krwawej wojnie, którą prowadzi krwawy reżim, krwawa dyktatura, której żołnierze byli do niedawna jeszcze szkoleni w Polsce. To jest Arabia Saudyjska. Żołnierze Arabii Saudyjskiej dopuszczają się naprawdę prawdziwych zbrodni w Jemenie i opinia publiczna w Polsce praktycznie nic o tym nie wie. Ja osobiście jeszcze w 2017 roku byłem naocznym świadkiem szkolenia żołnierzy Arabii Saudyjskiej w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Wtedy odbywałem ćwiczenia oficerów rezerwy w tej jednostce wojskowej. I byłem przerażony tym, co widziałem, że Polska przykłada rękę do szkolenia żołnierzy krwawego reżimu, który nie tylko obchodzi się bardzo brutalnie ze swoimi obywatelami, który morduje dziennikarzy skrytobójczo, który odnosi się w sposób pełen pogardy do kobiet, do praw kobiet, ale który prowadzi bardzo krwawą wojnę. I to nie przeszkadzało polskim politykom. To nie przeszkadzało polskim politykom. Oczywiście to nie jest żaden argument i to nie jest żadne usprawiedliwianie działań jakiegokolwiek krwawego reżimu czy jakichkolwiek działań, które nazwiemy wojną napastniczą. To nie jest absolutne żadne usprawiedliwienie tego, co robi obecnie Władimir Putin, ale pokazuje na pewną relatywność w przestrzeni publicznej. Pokazuje na pewną relatywność, że koniec historii nie nastał i krwawe wojny cały czas się toczą. Cały czas toczą się bardzo krwawe walki w Syrii, w Jemenie, w Afryce. Oczywiście to jest daleko od nas i polskie społeczeństwo nie ma tej percepcji. Dopiero wojna, która dotknęła naszego sąsiada, wojna o tej skali, bo pamiętajmy, że wojna toczy się od 8 lat i w Donbasie działania były niezwykle krwawe po obu stronach. Dopiero to uświadomiło polskiemu społeczeństwu, że wcale nie jesteśmy bezpieczni i że chociażby polski system obrony cywilnej wymaga bardzo głębokiej naprawy. To prawda, no przez lata konfliktu chociażby w Jemenie, no to te doniesienia o palonych żywcem dzieciach w autobusie i tym podobnych informacjach, no specjalnie opinii publicznej polskiej, ale w ogóle zachodniej, nie poruszały. Arabia Saudyjska cały czas działa tak, jak działa. Mohammed bin Salman cały czas jest traktowany tak, jak jest traktowany, mimo bardzo głośnej sprawy Jamala Khashoggiego. Natomiast właśnie, mówił pan teraz bardzo dużo i słusznie o tym, jakim szokiem dla polskiego społeczeństwa, ale też na pewno wielu społeczeństw zachodnioeuropejskich jest bliskość i okrucieństwo wojny na Ukrainie. Jak wobec tego widzi pan stosunek tych elit innego, no drugiego wielkiego sąsiada Polski, którym też się pan bardzo dużo zajmował, czyli Niemiec po prostu, tak? Jak pana zdaniem niemieckie elity będą teraz patrzeć na Rosję? Bo Niemcy, wiemy, z jednej strony są tym krajem, w którym
przez lata, który przez lata starał się być bardzo praktyczny, pragmatyczny wobec Władimira Putina i szerzej Rosji. Bardzo dużo było tych Russland Verstehjerów. A z drugiej strony, no w tej chwili niemieckie pacyfistyczne społeczeństwo, straumatyzowane doświadczeniami II wojny światowej, no widzi to, co się dzieje na Ukrainie. Co pana zdaniem tutaj, jakie będą te strategiczne dylematy i strategiczne opcje, decyzje niemieckich elit, które też będą na pewno pod wpływem presji opinii publicznej, bo jest to jednak państwo zdecydowanie demokratyczne? To jest fundamentalne, jedno z fundamentalnych pytań dla bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej. To pytanie, które pan redaktor zadał. Warto sobie zadać pytanie, czy sami Niemcy, sam niemiecki establishment spodziewał się takiej eskalacji ze strony rosyjskiej, takiej skali inwazji. Ja nie mówię, że jest to na dzisiaj, w dziewiątej dobie działań, inwazja, która ma na celu okupację całej Ukrainy, bo tego nie wiemy, jakie są te docelowe działania rosyjskie. Natomiast moim zdaniem same elity niemieckie, łącznie z szefem wywiadu niemieckiego, BND, były zaskoczone. Były zaskoczone tą skalą inwazji rosyjskiej. Dość powiedzieć, że 24 lutego szef BND utknął na Ukrainie. Utknął na Ukrainie, bardzo trudno mu było się wydostać z kraju ogarniętego już wojną. Także no to też pokazuje, że Niemcy zostały zaskoczone. Natomiast warto podkreślić i z całą mocą to podkreślić, że nie byłoby moim zdaniem tak dużej inwazji rosyjskiej na Ukrainę, gdyby nie uległa niemiecka polityka wobec Moskwy. I to uległa polityka od dwóch dekad. To nie chodzi o politykę w ciągu ostatniego roku, ostatnich dwóch lat. Nie. Polityka prowadzona od czasu rządów Gerharda Schrödera była polityką nastawioną na partnerstwo strategiczne z Federacją Rosyjską. I nie inną politykę prowadziła Angela Merkel przez 16 lat swojego urzędowania. Wybudowanie Nord Stream 1, dwóch nitek o maksymalnej przepustowości 55 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie. Wybudowanie Nord Stream 2 o podobnej przepustowości. Jeszcze oczywiście nie ma certyfikacji, ale no, nie obserwujemy tego. Natomiast no, jest to wybudowane, jest to projekt wartości około 10 miliardów euro. I szereg innych kwestii, łącznie z tym, że w roku 2020 Niemcy wydali ponad 600 koncesji na obrót towarami podwójnego zastosowania cywilnego i militarnego firmom niemieckim, czy też w ogóle firmom, które rezydują na terytorium Niemiec, które prowadzą interesy z Federacją Rosyjską. A działo się to wszystko przecież w ciągu ostatnich 8 lat, kiedy Federacja Rosyjska była objęta sankcjami. Niemcy niewątpliwie moim zdaniem były jednym z największych sponsorów, a na pewno największym w Europie sponsorem rosyjskich marzeń o mocarstwowości, a nawet rosyjskich marzeń takich neoimperialnych. I co do tego nie ma w ogóle najmniejszych wątpliwości. Teraz pytanie jest oczywiście, jaką politykę będzie prowadził Olaf Scholz. Jaką politykę będzie prowadził Olaf Scholz? W mojej ocenie dzisiaj Niemcy wcale nie mają takiego dużego pola do polityki elastycznej. Ja rozumiem emocje, bo przez pierwszych kilka tygodni wojny te emocje są zawsze na bardzo wyśrubowanym poziomie. Na bardzo. Są szeroko pojęte, daleko idące deklaracje, wyrazy potępienia, odcinanie się od danego państwa, które jest agresorem. To jest oczywista sprawa i znana z historii. Natomiast w dłuższej perspektywie, w perspektywie ponad powiedzmy 3-4 tygodnie, decyduje już pragmatyka. I pamiętajmy, że niemiecka gospodarka jest uzależniona od gazu, nie tylko gazu, no ale weźmy to jako przykład, od surowców energetycznych rosyjskich. Nie da się po prostu, mówiąc kolokwialnie, przestawić wajchy z dnia na dzień, z miesiąca na miesiąc, czy w ciągu roku. Nie da się odciąć Niemiec od surowców rosyjskich. Oczywiście można to zrobić. Może to zrobić Władimir Putin, każąc zakręcić przysłowiowy kurek z gazem. Ale wiemy doskonale z oficjalnych danych niemieckich, że gospodarka niemiecka ma w rezerwie gazu na mniej niż 18 dni. No gdyby została gospodarka niemiecka odcięta od rosyjskiego gazu, to jest w stanie przetrwać, no niech będzie to 17-18 dni. No co to jest?
to nie pozwala Niemcom na jakieś gwałtowne ruchy dzisiaj. Tym bardziej, że państwa Bliskiego Wschodu, że państwa Zatoki Perskiej, łącznie z Arabią Saudyjską, o której sobie powiedzieliśmy, wcale nie są skore do tego, aby rozładowywać napięcie na rynku ropy i gazu na świecie. Wiemy doskonale, że Katar też nie jest w stanie dzisiaj zastąpić w pełni Federacji Rosyjskiej na rynku europejskim, ani Stany Zjednoczone i Kanada wzięte do spółki z Katarem nie są w stanie tego zrobić z bardzo prostej przyczyny. Z przyczyny takiej, że nie ma infrastruktury do LNG, do właśnie gazu skroplonego, do regazyfikacji. Niemcy oczywiście mogą deklarować, że będą budować gazoporty i tak dalej, ale gazoportu nie buduje się w kilka miesięcy. Nie oddaje się go do użytku, nie oddaje się go do użytku w ciągu kilku miesięcy. To wymaga oczywiście ogromnych nakładów, ogromnych działań logistycznych. Zatem Władimir Putin ma okienko historyczne, ma okienko strategiczne do tego, aby jak najmocniej wywrzeć presję na Zachód i domagać się nowego traktatu bezpieczeństwa. I właśnie w tym kontekście powiedziałem, że Władimir Putin musi iść za ciosem. Jeżeli nie pójdzie za ciosem, nie zacznie eskalować żądań, nie zacznie eskalować napięcia, to przegra. To sam straci władzę i oczywiście Federację Rosyjską będzie czekała jakaś forma smuty. Powiedział pan teraz o możliwości utraty władzy przez Władimira Putina w razie, gdyby nie eskalował, ale jakby pan oceniał szansę na to, że jeżeli Rosja rzeczywiście ugrzęźnie na Ukrainie, mówiąc kolokwialnie, i będzie to przypominało konflikt afgański, tak, z lat 79-89 dla Związku Sowieckiego, że pojawią się w Rosji chęci odsunięcia Władimira Putina od władzy. Czy to jest tylko i wyłącznie fantazja europejska? Czy rzeczywiście, jeżeli Rosja zacznie przegrywać, czy może nie przegrywać, ale przede wszystkim zacznie ponosić duże straty, czy należy brać taki scenariusz pod uwagę? Przewroty pałacowe nie są niczym nowym w historii Rosji i żadnego wariantu nie można tutaj wykluczyć. Faktem jest, że warto sięgnąć do literatury geopolitycznej, chociażby do tej, która powstawała w latach 90. i zobaczyć, jakie warianty geostrategiczne rosyjscy strategzy czy geopolitycy rozważali względem Ukrainy. I tych wariantów jest bardzo wiele. Jednym z nich, które możemy tutaj wymienić, to jest próba podziału Ukrainy na 3-5 części. Czyli na taką część, która byłaby, powiedzmy, w pełni kontrolowana przez Rosjan, bezpośrednio, ewentualnie włączona w ogóle w skład Federacji Rosyjskiej, czy w skład, nazwijmy to, struktur polityczno-wojskowych rosyjskich, szeroko rozumianych. Drugi element, drugi taki, nazwijmy to, organizm państwowy, podmiot na gruzach starej Ukrainy, którą część strategów rosyjskich gdzieś tam opisywała w latach 90., to jest stworzenie kadłubowego państwa ukraińskiego obejmującego Kijów, gdzie zainstalowany byłby rząd marionetkowy. No i wreszcie trzeci element, trzeci taki podmiot to Ukraina Zachodnia, czy też Republika Zachodnio-Ukraińska, można takie określenia padały. Zresztą to jako ciekawostkę mogę powiedzieć tutaj, że w drugiej dobie działań rosyjskich jeden z dziennikarzy właśnie rosyjskich na Twitterze zapytał, czy którykolwiek analityk w Polsce już dzisiaj zastanawia się, jak będą wyglądały stosunki między Polską a Republiką Zachodnio-Ukraińską. Także tutaj nawiązał do tych planów jeszcze z lat 90. Także to jest oczywiście ta sytuacja. Jeżeli tak rzeczywiście byłoby, Rosja może próbować także deeskalować takie napięcie potencjalnym uderzeniem jądrowym, taktycznym uderzeniem jądrowym, tak aby absolutnie osłabić wolę Ukraińców do jakichkolwiek działań i aby wyeliminować po prostu taką chęć chociażby działań nawet nieregularnych. To jest oczywiście wariant skrajny. Wariant taki, który daje Rosji bufor, to jest, tak jak powiedziałem, przynajmniej te trzy podmioty na terytorium obecnej Ukrainy, które mogłyby teoretycznie powstać. Ale oczywiście tych scenariuszy jest bardzo wiele. Ten wariant jest oczywiście możliwy w Rosji, jeżeli chodzi o ten przewrót, gdyby Rosji nie udało się zrealizować projektu imperialnego. I tutaj też warto zadać takie pytanie, łącząc dwa pańskie pytania. Czy nadal
czy nadal, kto jest dzisiaj większym zagrożeniem dla państwa polskiego, jeżeli można to w ten sposób w ogóle wartościować. Ja często dostaję takie pytania obecnie, czy po 24 lutego nadal uważam, że to Niemcy są większym zagrożeniem dla Polski niż Federacja Rosyjska. I wiem, że to jest to pogląd skrajnie niepopularny i absolutnie idący pod prąd zbiorowym emocjom. Natomiast uważam, że nadal to Niemcy są większym zagrożeniem dla państwa polskiego, ponieważ Niemcy dzisiaj, ta koalicja, która rządzi Niemcami, chce zniszczenia państw narodowych, po prostu zniszczenia państw narodowych. Rosja chce neutralizacji geostrategicznej naszego regionu. Każdy z widzów może sobie odpowiedzieć na pytanie, co jest gorszym zagrożeniem, co uważa sam za gorszy wariant. Czy neutralizację geostrategiczną Europy Środkowo-Wschodniej, czy likwidację państw narodowych? No to bardzo ciekawe, ponieważ pan tutaj antycypował pytanie, które planowałem albo zadać teraz, albo w ogóle poświęcić mu osobną rozmowę, bo jest to niewątpliwie kluczowe dla dylematów strategicznych Polski pytanie, jak się zachowywać wobec Niemiec w tej sytuacji. Mamy tutaj chociażby kwestię kolejnej potencjalnej remilitaryzacji Niemiec wobec tego zagrożenia rosyjskiego, jeżeli elity niemieckie chciały pójść w tę stronę. I myślę, że tej kwestii będzie warto poświęcić kiedyś kolejną rozmowę z panem doktorem. Natomiast na koniec chciałem zapytać o pana przewidywania na najbliższe tygodnie, bo na pewno będziemy się w kolejnych tygodniach tego konfliktu znowu spotykać, czy w mediach narodowych, czy gdzie indziej. Czy pana zdaniem jest szansa na szybkie rozstrzygnięcie tego konfliktu w najbliższych dniach, na jakieś złamanie woli Ukraińców, albo jakieś zatrzymanie się Rosjan, chociażby z powodów wewnętrznych? Czy czekają nas długie dni, tygodnie wykrwawiania się po obu stronach? Oczywiście ja nie mam szklanej kuli, ja nie jestem jasnowidzem, nie jestem wróżką. Bez twardych danych wywiadowczych trudno mówić o szczegółach, trudno kreślić stuprocentowe scenariusze. Możemy tylko domniemywać, że operacja Janukowycz, bo tak to możemy w cudzysłowie oczywiście nazwać, może mieć miejsce wtedy, kiedy Rosjanie potencjalnie zajęliby Kijów. Myślę, że ta kwestia okrążania Kijowa, którą obserwujemy, ta operacja wojskowa okrążania Kijowa, jest właśnie takim utorowaniem drogi dla instalacji jakiegoś marionetkowego rządu. I myślę, że ta narracja, którą reprezentuje czy Siergiej Ławrow, czy Władimir Putin, którzy tak naprawdę nie uznają obecnej władzy Ukrainy. Uważają, że w roku 2014, na początku roku 2014 doszło do bezprawnego odebrania urzędu prezydenta, godności prezydenta Wiktorowi Janukowiczowi, może sugerować, może wskazywać na to, że to właśnie Wiktor Janukowicz, który podobno jest obecnie na Białorusi już, może być siłowo zainstalowany właśnie w Kijowie. I taki wariant, czy też zamknięcie w kotle tych sił ukraińskich, które znajdują się na wschodzie Ukrainy, no, mogłoby przyspieszyć te działania. Natomiast to jest oczywiście pytanie, czy zostałby złamany opór Ukraińców, czy Rosja nie będzie chciała deeskalować tego napięcia już teraz, jeszcze na terytorium Ukrainy, nie wchodząc w bezpośrednią konfrontację z NATO. I ten czarny wariant, ten najczarniejszy właściwie scenariusz, czyli użycie taktycznej broni jądrowej na Ukrainie, moim zdaniem nie jest wykluczony. Nie można go całkowicie wykluczyć z punktu widzenia strategicznego. No jeżeli dzisiaj, do tej pory, do dziewiątej doby, Sojusz Północnoatlantycki w żaden sposób bezpośrednio militarnie nie stanął w obronie Ukrainy, no bo oczywiście Ukraina nie jest w NATO i nie ma takiego obowiązku NATO, to podkreślmy to, no ale to moim zdaniem jest wątpliwe, gdyby Rosjanie chcieli deeskalować napięcie użyciem taktycznej broni jądrowej, aby cokolwiek się zmieniło, aby tutaj nagle wojska NATO weszły na Ukrainę. Moim zdaniem to jest bardzo mało prawdopodobne. Jasne, rozumiem. Dziękuję bardzo. Moim i państwa gościem był pan dr Leszek Sykulski. W kolejnych dniach i tygodniach na pewno będziemy wracać do rozmów z panem doktorem Sykulskim na temat rozwoju sytuacji na Ukrainie, którą nam wszystkim jest ciężko przewidywać, ale już teraz musimy się zastanawiać nad tymi fundamentalnymi pytaniami, które stają przed nami jako polską wspólnotą narodową. Bardzo dziękuję panu doktorowi Sykulskiemu za jego czas. Jeszcze raz zachęcam państwa do rozważania wsparcia Stowarzyszenia Marsz Niepodległości. Ja się z państwem żegnam. Kacper Kita. Do usłyszenia. Dziękuję, do usłyszenia.